Stanisław Kacperek, witam Państwa i zapraszam na serwis sportowy. Niewątpliwie wydarzeniem minionego tygodnia były 14 zawody o Pucharach Grand Prix Polski w pływaniu. Obserwowała je Renata Jasek. Aleksandra Urbańczyk, Paweł Korzeniowski, Radosław Kawęcki, Alicja Tchórz, Michał Poprawa. Starty najlepszych polskich pływaków mogliśmy oglądać podczas 14. edycji Grand Prix Polski w pływaniu. Zawody zostały rozegrane w krytej pływalni Delfin 20 i 21 lutego. W tym roku wzięła w nich udział rekordowa liczba uczestników, prawie 400 z 73 klubów z całej Polski. Rozegrano 34 konkurencje na różnych dystansach z celami dowolnym, zmiennym, grzbietowym, klasycznym i motylkowym. Jak przyznają najlepsi, starty w naszym mieście są dla nich jednym z elementów przygotowań do kwalifikacji na Igrzyska Olimpijskie, które w sierpniu odbędą się w Brazylii. Dlatego pływacy zgodnie przyznają, że na super wyniki na tym etapie przygotowań nie ma co liczyć. W takim okresie startowym nie patrzymy na wynik, tylko na to, na technikę i staramy się popłynąć i dać siebie wszystko. Ciężkie treningi, właśnie jestem w ciężkim treningu i staram się tutaj w ogóle na żadne zawody nie odpuszczać, bo dla mnie są najważniejsze Mistrzostwa Europy i Igrzyska Olimpijskie i do nich się przygotowuję, więc tutaj wszystko z marszu, bez zero odpuszczenia i staram się pokonać jak najlepiej. Radosław Kawęcki, mistrz świata i Europy, startował w Kozienicach na trzech dystansach, 50, 100 i 200 stylem grzbietowym. Był bezkonkurencyjny. Także żadnych szans rywalkom nie dała Aleksandra Urbańczyk, medalistka Mistrzostw Świata i Europy. 6 startów i 6 zwycięstw na 50 metrów grzbietem dowolnym, motylkowym i klasycznym oraz na 100 metrów zmiennym i dowolnym. Jest to dopiero początek sezonu. Teraz mamy naprawdę okres ciężkiej pracy. Cała Polska teraz ciężko pracuje, ciężko pływa. No bo jest to taki bardzo poważny okres przygotowawczy do kwalifikacji olimpijskich, także to jest taki wstęp, pierwsze starty od 2 miesięcy dla mnie udane. Ważne starty dopiero przed najlepszymi. Najbliższe miesiące to czas, kiedy będą walczyć o kwalifikacje do Rio. 100% czasu praktycznie teraz i skupienia to są kwalifikacje na Igrzyska Olimpijskie, także nie zaprzątam sobie głowy niczym innym, wszystko po prostu układamy całe życie w tym momencie pod pływanie, pod to, żeby po prostu popłynąć jak najlepiej na kwalifikacjach, żeby tą kwalifikację uzyskać i pojechać do Rio i tam oczywiście też walczyć o jak najlepsze wyniki. Paweł Korzeniowski zdradził nam, że o kwalifikacje olimpijskie będzie walczył na trzech dystansach. Na 100 dowolnym i 100 motylkiem oraz w sztafecie 4x100 kram. Jestem teraz w ciężkim treningu. Za miesiąc mam kolejne zawody, tym razem na długim basenie w Sztokholmie. No i już później kolejna taka ważniejsza impreza to są Mistrzostwa Europy w Londynie, gdzie będziemy właśnie się kwalifikować do Igrzysk Olimpijskich. W Kozienicach Korzeniowski wystartował na 50 metrów dowolnym oraz 100 i 200 motylkiem. Też nie dał rywalom żadnych szans, chociaż pasjonujące pojedynki z Michałem Poprawą Paweł stoczył na 100 i 200 metrów stylem motylkowym. Oczywiście wygrał, uzyskując na ostatnich metrach przewagę. Jak nam zdradził, na dużych imprezach na 200 metrów motylkiem już go nie zobaczymy. Tutaj pływam 200 delfinem bardziej treningowo. Myślę, że jestem zadowolony z tego wyścigu. 200 delfinem jest to bardzo trudny dystans, więc zrezygnowałem właśnie ze startu na takich większych imprezach. Poczynaniom najlepszych polskich zawodników przyglądali się młodzi adepci pływania z całej Polski, w tym czwórka podopiecznych Radosława Goli z UKS Aquator Kozienice, Edyta Wójcik, Wiktoria Wróbel, Filip Chrapek i Maciej Wójcicki. Moim idolem jest Radosław Kawęcki i pani Aleksandra Urbańczyk. Urbańczykowa. Zawsze staram się oglądać jej starty i jestem też zadowolona z jej wyników. Takie zawody to jest świetne przeżycie dla takiego zawodnika jak my. Myślę, że to jest dodatkowa motywacja, że można się z takimi zawodnikami spotkać, zmierzyć, popatrzeć na nich z bliska. Dla mnie to jest zaszczyt i motywacja, a zwłaszcza podpatruję Radosława Kawęckiego, bo pływa stylem grzbietowym, a to jest mój jednak ulubiony styl. Zawodnicy reprezentujący ziemię kozienicką tak ocenili swoje starty po pierwszym dniu zawodów. Zawody w Kozienicach to dla mnie taki sprawdzian przed zawodami rocznikowymi Mistrzostwami Polski, także forma jeszcze nadejdzie, tak mi, na pewno, tak mi się wydaje, ale na dzień dzisiejszy jestem zadowolony. Ja z dzisiejszego dnia jestem zadowolona, 3 starty, 3 życiówki, więc jest progres. Ja z dzisiejszych startów nie jestem za bardzo zadowolona, ale wyszło jak wyszło, no i żeby było lepiej, tak, trzeba popracować. Powiem szczerze, że
jestem mile zaskoczony wynikami dzisiejszymi, bo zrobiłem dwie życiówki, to takie dosyć niezłe. No i w jednym starcie mogłem popłynąć lepiej, no ale teraz już nic nie zrobię. A życiówki to w jakimi stylami, na ile? Na 50 grzbietowym i na 100 grzbietowym, który przed chwilą płynąłem. Najlepszych zawodników Grand Prix w Kozienicach poznaliśmy w niedzielę. Wyróżnienia przyznano w 12 kategoriach wiekowych. Najlepszą zawodniczką została w kategorii Open Aleksandra Urbańczyk, a najlepszym zawodnikiem Radosław Kawęcki. Najlepszym trenerem zawodnika wybrano Pawła Słomińskiego, a najlepszym trenerem zawodniczki Bartosza Olejarczyka, prywatnie męża Aleksandry Urbańczyk. Pracujemy już 6 lat razem, także dotarliśmy się pod względem zawodnik-trener. No i wiadomo, mamy pewne zasady, których się trzymamy na treningu. To jest mój trener, ja wykonuję jego polecenia. No to musiało tak wyglądać, bo inaczej mogłoby po prostu nie mieć sensu i te wyniki mogłyby nie iść do przodu, jakbyśmy się tutaj rozczulali nad sobą. Także na treningu jest praca, po pracy jest małżeństwo. Zawody poprowadził znany trener polskich pływaków Paweł Słomiński, a nad ich prawidłowym przebiegiem czuwała wieloosobowa komisja sędziowska pod kierunkiem Zbigniewa Jelito. Organizatorami zawodów byli Polski Związek Pływacki i Kozienickie Centrum Rekreacji i Sportu, współorganizatorem gmina Kozienice. Partnerem wydarzenia była Enea Wytwarzanie. Siatkówka. Trwa świetna pasa podopiecznych Marka Grzelczaka, którzy w kolejnym spotkaniu mistrzowskie punkty bez najmniejszych problemów pokonali im Wolej Ostrołęka 3-0. 65 minut. Dokładnie tyle trwało spotkanie siatkarzy KKS-u Kozienice i SPS-u Wolej Ostrołęka. W sobotę na parkiecie hali sportowej w Kozienicach prowadzący w tabeli gospodarze podejmowali 8 zespół ligi. Wszystkie liczby przemawiały oczywiście za kozienicką drużyną. Team Marka Grzelczaka wygrał 12 z 13 spotkań, wszystkie za 3 punkty. Z kolei zespół prowadzony przez Karola Zubrzyckiego zwycięsko wyszedł z 6 na 13 konfrontacji, ale na terenie rywali wygrał tylko raz i to po tiebreaku. Było więc niemal pewne, że jeśli nasi siatkarze zagrają na swoim normalnym poziomie, o kolejne 3 punkty możemy być spokojni. Trener Grzelczak do dyspozycji miał w tym spotkaniu 11 graczy. W pierwszej szóstce rozpoczęli Michał Kalita na rozegraniu, Karol Fryszkowski i Michał Koryciński w przyjęciu. Na środku bloku Krzysiek Jeziorowski i Wiktor Skwarek. Jako atakujący Marcin Obremski. I na pozycji libero Janusz Urdutowski. W kwadracie dla rezerwowych pozostali Robert Skórnicki, Paweł Sompur, Sebastian Wanat i Jakub Rybowski. Wszyscy w trakcie spotkania dostali szansę zaprezentowania swoich umiejętności. A te bez wyjątku w każdym elemencie siatkarskiego abecadła były atutem naszego zespołu. W miarę wyrównany był tylko początek spotkania. Wystarczyło jednak, by gospodarze wstrzelili się zagrywką, postawili kilka bloków, a ich przewaga szybko urosła do kilku punktów. Gdy dołożyć do tego jeszcze wysoką skuteczność w ataku oraz dużą liczbę niewymuszonych błędów rywali, wynik pierwszej partii mówił wszystko o obrazie gry. KKS rozbił Wolej 25 do 15. Pod całkowitą kontrolą gospodarzy był także drugi set. Choć tu jedni i drudzy popełniali mnóstwo błędów, a serwisów aut czy siatkę nikt w pewnym momencie już nawet nie liczył. Sporo do życzenia pozostawiała również koncentracja i gra w obronie naszego zespołu. Ale nie były to błędy, które mogły zaważyć na końcowym wyniku. Kozieniczanie bardzo długo prowadzili różnicą 6 lub więcej punktów. I dopiero w końcówce kilka akcji z rzędu wygrali siatkarze z Ostrołęki. Głównie po skończonych atakach Bartosza Małkowskiego. Przewaga KKS-u stopniała do 3 punktów. Ale po wykorzystaniu drugiej piłki setowej nasz zespół triumfował 25-21. W trzeciej odsłonie gospodarze tylko potwierdzili, że nie przez przypadek zasiadają w fotelu lidera. Mając kolejną wygraną na wyciągnięcie ręki, szybko odskoczyli na kilka punktów. Nie dali rywalom najmniejszych szans. Tak jak w poprzednich odsłonach, lepiej prezentowali się w każdym elemencie. Kalita częściej wykorzystywał środkowych bloku, a Jeziorowski i Skwarek odpłacali się kolejnymi punktami. Na swoim normalnym, czyli dobrym poziomie zagrali także Koryciński i Obremski. Ostatnią partię KKS wygrał do 18. Po nieco ponad godzinie kozieńczanie cieszyli się z 13 triumfu w sezonie. Mecz z Wolejem Ostrołęka nie należał do porywających widowisk. Rywale nie zawiesili poprzeczki zbyt wysoko, a nasi gracze zrobili po prostu to, czego wszyscy od nich oczekiwali. W tabeli nie zaszły żadne zmiany na pierwszych miejscach.
prowadzi KKS 39 punktów w 14 spotkaniach. Drugi jest MDK Warszawa. Stołeczny zespół w 15 pojedynkach zgromadził 33 oczka. W walce o baraże o drugą ligę liczą się także Lesan Halinów i SPS Gerwolin, które do MDK-u tracą po punkcie i mają mniej rozegranych spotkań. Stawkę z zaledwie jedną wygraną na koncie zamyka Zawkrze Mława. W środę 24 lutego w hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Radomiu miejscowi Czarni pokonali MKS Będzin 3-0 w ramach 19 kolejki Siatkarskiej Plus Ligi. Oficjalnym partnerem spotkania była gmina Kozienice. Tuż przed pierwszym gwizdkiem wiceburmistrz gminy Kozienice Małgorzata Bebelska odebrała z rąk kapitana drużyny Cera Czarni Radom Daniela Plińskiego koszulkę z autografami wszystkich siatkarzy. Natomiast podczas spotkania zawodnicy libero występowali w specjalnych koszulkach z kozińskim logiem. Na środowe spotkanie przyjechała również 45-osobowa grupa uczniów z kozińskich szkół. Wszystko to odbyło się w ramach nowego projektu wspierającego rozwój siatkówki w regionie radomskim. W październiku ubiegłego roku do programu Partnerstwo Regionalne Czarni przystąpiło 12 gmin, w tym oczywiście Kozienice. W dniu meczu rozegrany został także pierwszy turniej siatkarski, w którym uczestniczyło ponad 200 uczniów ze wszystkich miast i gmin uczestniczących w projekcie. Rywalizację młodych adeptów piłki siatkowej wygrała reprezentacja publicznego gimnazjum z Pionek, zaś kozińska drużyna uplasowała się na 9. miejscu. A w środę nasi siatkarze wygrali w Skaryszewie z tamtejszym Olimpem 3-1, umacniając się na pozycji lidera. Nasz zespół wyraźnie dominował w trzecim i czwartym secie, gromiąc gospodarzy odpowiednio do 15 i 12. Czas na piłkę nożną. W przedostatniej kolejce fazy zasadniczej amatorskiej ligi halowej w najciekawszym spotkaniu lider AC Okolice pokonał Witryltera DJ Music 3-0. W 14, czyli przedostatniej kolejce amatorskiej ligi piłki halowej, nie było już spotkań o tak zwaną pietruszkę. W każdym pojedynku któryś zespół grał o wysoką stawkę. Jeśli nie o awans do najlepszej ósemki, to o zachowanie szans lub jak najwyższe miejsce przed fazą play-off. W prezentowanym meczu, pewnie już gry w ćwierćfinale Stróże Prawa, zmierzyli się z Autogazem Antoniówka, szóstym zespołem tabeli, któremu 3 punkty także gwarantowałyby awans. Ale szanse na to zmalały niemal do zera już po 3 minutach gry. 3 szybkie ciosy wyprowadzone przez zawodników 997 EP Serwis i rywale byli na deskach. Najpierw po akcji i uderzeniu w słupek Radosława Przerwy piłkę do siatki skierował Tomasz Miszczak. A kilkadziesiąt sekund później strzelec bramki asystował, a na 2-0 podwyższył Piotr Przerwa. To wszystko w niespełna minutę od rozpoczęcia spotkania. Trzecia bramka dla Policji padła 2 minuty później. Przerwa podawał do Przerwy i po tej akcji Radosław miał na koncie 2 asysty, a Piotr 2 bramki. Autogaz już do końca pierwszej połowy był tylko tłem dla dobrze dysponowanych rywali. Jedną z nielicznych sytuacji zespół w niebieskich koszulkach miał dopiero w 9 minucie, gdy tuż obok słupka uderzył Artur Litwiński. Na półmetku wszystko wydawało się jasne, ale skoro przed przerwą można stracić 3 gole, to czemu by nie zdobyć tylu samo lub więcej bramek w drugich 10 minutach? Obraz gry po zmianie stron pokazywał, że właśnie taki cel postawili przed sobą zawodnicy z Antoniówki. Pierwszy krok uczynili już w 11 minucie. Ładnym podaniem popisał się Łukasz Siczek, a jego imiennik Łukasz Ruba zamienił je na bramkę. To trafienie wyraźnie nakręciło zespół Autogazu, który konsekwentnie szukał kontaktowej bramki. Zepchnięci do defensywy 997 umiejętnie odpierali ataki, lecz nie ustrzegli się błędu. W 16 minucie piłkę na środku boiska stracił Grzegorz Ambroziewicz, a Artur Litwiński nie zmarnował takiej szansy. Gerard Łodziński pokonany po raz drugi i z 3-0 zrobiło się tylko 3-2. Ostatnie minuty zapowiadały się więc niezwykle emocjonująco, ale Stróże Prawa bardzo szybko opanowali sytuację i uspokoili grę. Raptem minutę po golu kontaktowym podanie Waldemara Wąsika na bramkę zamienił niezwykle skuteczny tego dnia Piotr Przerwa. To było jego trzecie trafienie, które przypieczętowało wygraną 997 EP Serwis z Autogazem Antoniówka 4-2. Ostatnie minuty nie przyniosły już bowiem zmiany wyniku. Tuż po tym spotkaniu na parkiet weszły drużyny, które zdominowały tegoroczne rozgrywki.
W meczu na szczycie lider AC Okolice o 13 wygraną walczył z drugim w tabeli DJ Gemi Music Presenter. Oba zespoły były już pewne zajmowanych miejsc, ale stawkę i wagę spotkania dało się wyczuć w pierwszych minutach pojedynku. Badanie przeciwnika i dość zachowawcza gra trwały tylko do 5 minuty, a pierwsi do ataku ruszyli zawodnicy AC Okolice. Uderzenie Zbigniewa Żyły było niecelne. Strzał jego młodszego brata Marcina obronił Konrad Kłosowski. Ale gdy dokładnie przymierzył z dystansu Bartłomiej Majewski, bramkarz DJ musiał skapitulować po raz pierwszy. Dla kapitana Okolic było to już 28 trafienie w lidze. Nikt i nic nie odbierze mu już tytułu króla strzelców. Majewski pokazał jednak, że nie tylko potrafi zdobywać ładne bramki, ale gdy trzeba, dogrywa dokładnie do kolegów z zespołu. Tak było tuż przed przerwą, gdy asystował przy golu Radosława Janasa. Oraz zaledwie 15 sekund po zmianie stron, kiedy wyłożył piłkę Marcinowi Żyle, a ten praktycznie przesądził losy meczu, trafiając na 3-0. Druga połowa była już zdecydowanie słabsza. Prowadząc dość wyraźnie i grając cały czas tą samą piątką, piłkarze lidera oszczędzali siły i nie forsowali już tempa. Z kolei ich rywalom zupełnie brakowało koncepcji na skonstruowanie choćby jednej akcji, po której Dominik Molenda musiałby wyjmować futbolówkę z siatki. Wynik ustalony na początku drugiej odsłony utrzymał się do końcowej syreny. Tym samym Majewski i spółka wygrali po raz 13. Jeśli w ostatniej kolejce sięgną po komplet punktów, rozgrywki zakończą z kompletem zwycięstw, co do tej pory nie udało się żadnej z drużyn. Dramaturgii nie brakowało także w pozostałych spotkaniach 14 kolejki. Walczący o najlepszą ósemkę Techdźwig odniósł trzecie kolejne zwycięstwo, tym razem 4-1 pokonując Świerżaków. Kagiek jeszcze na 5 minut przed końcem prowadził 1-0 z Galerią Jubilerską MB, by ostatecznie przegrać 1-3. 8 bramek w pojedynku Ręki z Karczmą Suchego. Zwycięstwo 5-3 zapewniło Ręce miejsce w ćwierćfinale. Pewny już awansu Wschód pokonał 2-1 Ryczywu, grzebiąc tym samym jego szanse na miejsce w czołowej ósemce. W ostatnim meczu kolejki Enea wygrała z Pateksem 2-0, choć jeszcze na minutę przed końcem był bezbramkowy remis. Grono ćwierćfinalistów powiększyło się do 5 zespołów. Do AC Okolice, DJ Gemi, Wschodu i 997 dołączyła Ręka. Walka o 3 ostatnie miejsca rozstrzygnie się w ostatniej kolejce, a teoretycznie szanse awansu ma aż 6 drużyn. Najbliżej są Autogaz, Brzuza i Świerżaki, którym wystarczą wygrane. Zaś Enea, Galeria i Techdźwig nie tylko muszą zainkasować komplet punktów, ale również liczyć na porażki zespołów, które są przed nimi. Ostatnią kolejkę spotkań rozpocznie mecz Ręki z Kozińską Gospodarką Komunalną. Następnie na parkiecie zobaczymy Świerżaków i Kozienice Wschód. Później MC Amatorzy zmierzą się z Techdźwigiem, a w meczu numer 4 Ryczywoł zagra z Galerią Jubilerską MB. Rywalem Karczmy Usuchego będą 997 EP Serwis. Enea postara się zatrzymać lidera AC Okolice, a ostatnim meczem fazy zasadniczej będzie starcie Pateksu z Autogazem Antoniówka. Zapraszamy na trybuny hali sportowej. Poniedziałek, 29 lutego, od godziny 17:30. Emocje gwarantowane, a wstęp jak zawsze wolny. Rozgrywki ligowe coraz bliżej i niemal wszystkie zespoły różnych szczebli sprawdzają formę w spotkaniach kontrolnych. Wprawdzie mecz Energii z Mszczonowianką nie doszedł do skutku, ale odbyło się kilka interesujących spotkań. Kolejny sparing Energii z Mszczonowianką Mszczonów nie odbył się. Boisko w Grójcu nie było przygotowane do gry i drużyny odjechały do swych miast. Rezerwy Energii pokonały Czarnych Dęblin 5-2. Dwa celne trafienia zanotował Czerwiński, a po jednej Maciejżak, Tuszyński i Kozdryk. Słabe występy naszych trzecioligowców. Broń Radom przegrała z Motorem 1-2. Pilica Białobrzegi ze Spartą Jaskarzew 2-5. A Oskar Przysucha z Partyzantem Radoszyce 1-3. Szydłowianka w spotkaniu wyjazdowym zremisowała z Neptunem Końskie 1-1 i taki sam wynik w spotkaniach Jodły z Drogowcem i Prochu Pionki z Powiślakiem Końskowola.
kolejny remis, ale 2-2 w spotkaniu Warki z Legionem. Dobry występ Orła, który w Ostrowcu pokonał tamtejsze Krzo. Polonia zwyciężyła Promną 2-0. Dobra forma Mazowsza, które pokonało Koronę Góra Kalwaria aż 6-2. Zwolennianka zwyciężyła Stanisławice 3-2, mimo iż w tym spotkaniu to KP prowadzi 2-0. Plon Garbatka wygrał wysoko z Megawatem 5-1, a w drugim spotkaniu Megawat przegrał z rezerwami Legionu 4-5. 8 bramek w Jastrzębi, gdzie akcja zremisowała z Królewskimi 4-4. Tenis stołowy. Zwycięstwo i remis to bilans naszych zawodników w spotkaniach drugiej fazy rozgrywek ligowych. W pierwszym spotkaniu o wejście do wyższej klasy rozgrywkowej Energia pokonała w meczu wyjazdowym Józefów 8-4. Po 2 punkty zdobyli Grzegorz Tamioła, Mariusz Kuryłek i Piotr Łyjak, a 1 dołożył Norbert Zielony. 8 punkt to zwycięstwo Debla Zielony-Kuryłek. W drugim spotkaniu grupy awansowej Szydłowiec, lider tabeli, pokonał Topspin Konstancin 8-4. A spotkanie Politechniki Warszawskiej z Iskrą Kotuń zostało przełożone na 6 marca. W tabeli bez zmian prowadzi Szydłowiec 21 punktów, drugie miejsce Energia punktów 19. W pierwszym spotkaniu rundy rewanżowej rezerwy Energii zremisowały z Wadwiczą Warszawa 7-7. Punkty dla Kozieńczan Tamioła, Hołń i Gołębiowski po 2 oraz Debel, Kozłowski, Gołębiowski. W pozostałych spotkaniach padły wyniki 8-2 dla gospodarzy. Kabaty zwyciężyły Wiskitki, Retum Piaseczno Naprzód Skórzec, a Kazanów Lux Kowalę. Tabeli na czele Kabaty 16 punktów, na drugim miejscu Kazanów 11 punktów, na zespół na trzeciej pozycji z 9 oczkami. A tabelę zamykają Lux Kowala 2 punkty i Wis Wiskitki jak na razie bez zdobyczy punktowej. Teraz sport, który zaczyna zdobywać coraz większą popularność. Mowa o siłowaniu na rękę. W trzecich mistrzostwach Kozienic, w których wzięła udział ponad setka uczestników, w kategorii mama zwyciężyła Karina Zięba, natomiast wśród ojców najlepszym okazał się Cezary Syroka. Organizatorem tej imprezy był Nadwiślański Klub Sportu Walki Wulkan Kozienice. Na koniec jeszcze jedna informacja. Planowany wyjazd do Parchatki na Mistrzostwa w Kozieniczym Narciarstwie został odwołany ze względu na bardziej wiosenną niż zimową aurę. Stok w Parchatce jest zamknięty. Zamiast tego Kateris organizuje w sobotę 5 marca wyjazd do Kazimierza, gdzie zaplanowano m.in. przejazdy bryczkami. I to wszystkie informacje na dziś. Dziękuję bardzo za uwagę i do zobaczenia.